Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Na samym początku, bo wciąż o tym zapominam, a ostatnio algorytmy YouTube'a zwróciły mi uwagę, że nie upominam się, aby widzowie kanału Moc Słabości dawali łapki w górę. I tak sobie właśnie wymyśliłem, że te łapki w górę, które tutaj dajecie pod filmem, to one będą wskazywały kierunek, ku któremu zmierzamy, czyli ku niebu, a więc... Jeśli ktoś chce, jeśli ma takie pragnienie serca, może zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał. Tak podobno gadają profesjonalni youtuberzy, do których chyba ja się nie zaliczam. W każdym razie, dziś temat bardzo ważny i można by powiedzieć dość odważny, ale chyba i też trudny, przynajmniej dla mnie. To znaczy, w jaki sposób, czytając Pismo Święte, być uzdrowionym, przyjąć uzdrowienie. A będę o tym wszystkim mówił na podstawie, chyba już trzeci raz, książki Zostało mi 10 godzin życia. Pamiętacie, mówiłem o tej książce, o wyjątkowej książce, która jest świadectwem uzdrowienia i jednocześnie przyjęcia uzdrowienia, także życia nadprzyrodzonego. Główny bohater tej książki został uzdrowiony i patrzcie, miałem sobie znowu przypomnieć i zapomniałem. Z bardzo rzadkiej choroby nowotworowej, która się, no jak powiedziałem, rzadko zdarza. Okej, nie będę już chyba szukał. W każdym razie został z tej choroby uzdrowiony, chociaż lekarze dawali mu 10 godzin życia. Został uzdrowiony, czytając Słowo Boże, a właściwie powinien powiedzieć inaczej. To nie było tylko czytanie Pisma Świętego, ale medytowanie Słowa Boga sercem i w sercu, tak jak to czyniła Maryja. Ta książeczka jest w sklepiku mocsłabości.pl. Ona jest o tyle ważna, przynajmniej dla mnie, że oprócz tego świadectwa wychodzenia z choroby i uzdrowienia, mamy tutaj część drugą, czyli kroki ku uzdrowieniu. To znaczy mamy 12 kroków, w jaki sposób otworzyć się na Boże uzdrowienie i być po prostu uzdrowionym. Pozwólcie, że wam przeczytam, na czym polega te 12 kroków. Pierwszy krok, miej wiarę w Boga. Dziś sobie o tym powiemy dość szczegółowo. Drugi krok, zważaj na słowo Boga. Trzeci krok, zrozum wagę słów. Krok czwarty, wiedz, że uzdrowienie zostało nabyte na Kalwarii. Piąty krok, słuchaj i bądź posłuszny. Krok szósty, wygraj bitwę. Krok siódmy, stwórz atmosferę dla Boga. I tego między innymi uczy nas Maryja. Krok ósmy, bądź wytrwały. Krok dziewiąty, miej wizję zwycięstwa. Krok dziesiąty, rób plany. Krok jedenasty, módl się modlitwą wiary. I krok dwunasty, wiara, medycyna i lekarze, uznaj swoje ostateczne źródło. Później jeszcze mamy część trzecią, przyjmij Boże uzdrowienie i Boże instrukcje uzdrowienia, czyli fragmenty z Pisma Świętego mówiące o uzdrowieniu i którymi się to fragmentami możemy modlić, prosząc o uzdrowienie. Jeszcze miałem wam jedną rzecz powiedzieć bardzo ważną, bo to jest nasz kanał, a mianowicie, że zrobimy sobie tutaj kilka materiałów dotyczących drogi światła, dotyczących tajemnic szczęścia i dotyczących również mocy krwi Chrystusa, przyjmowania mocy krwi Chrystusa. Myślę, że to będą takie praktyczne materiały, które nam posłużą ku temu, aby żyć Bożą obecnością. I zanim zacznę mówić o owych krokach ku uzdrowieniu, to myślę, że to, co jest najważniejsze i najważniejsza książka, w cudzysłowie książka, którą mamy w domu, to jest Pismo Święte. Niejednokrotnie pytacie, jakiego ja Pisma Świętego używam, to znaczy jakiego tłumaczenia. Używam Biblii Jerozolimskiej, którą udało mi się sprowadzić do sklepiku mocsłabości.pl. Kiedyś wam to sygnalizowałem tak na krótko, że tak powiem. Tak wygląda ta Biblia Jerozolimska, która jest w sklepiku mocsłabości.pl. Ona się różni od innych tłumaczeń tym, że ma bardzo, bardzo dużo komentarzy i tak zwanych odnośników, prawda, do innych ksiąg. Kiedy czytamy Ewangelię, no to mamy porównań Izajasz, Jeremiasz, Księga Rodzaju i tak dalej. Naprawdę bardzo mocno służy naszemu rozwojowi duchowemu, ale też jest Biblia Komiks, dość pokaźna, 900 stron, wydana pod patronatem naszego, waszego kanału. Tutaj jest z tyłu logo, prawda, kanału Moc Słabości. Ta Biblia Komiks, którą
też wielu dorosłych czyta, i ja powiem szczerze, przyznaję się, też ją czytam, jest narysowana przez mistrzów komiksu, czyli przez tych, którzy tworzą komiksy dla Marvela i DC Comics. Słuchajcie, komiks, czy może inaczej, cała Biblia w komiksie. Potężna, współczesna, że tak powiem, dawka Słowa Bożego, współczesna w znaczeniu, że forma współczesna. Myślę, że jako młody człowiek, myślę, że nie oparłbym się, żeby po taką Biblię komiks nie sięgnąć. Czy może inaczej, na pewno jako młody człowiek bym po tę Biblię komiks sięgnął. Mówię o niej dlatego, ponieważ tylko tak sygnalizowałem, że jest ona w sklepiku mocsłabości.pl, a mówię o tym dzisiaj dlatego, ponieważ będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób przez pośrednictwo, czy też za pośrednictwem Słowa Boga, Słowa Bożego, czytając Pismo Święte, zostać uzdrowionym. Do tego potrzebne jest nam Pismo Święte. Większość z nas, myślę, że ma Pismo Święte w domu. I druga sprawa, Pismo Święte i wiara. Musimy wiedzieć jedno. Tym, któremu zależy, abyśmy nie zostali uzdrowieni, jest szatan, który jest ojcem kłamstwa, który zakłamuje obraz Boga. Pytanie do nas samych. Każdy z nas musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Jaki mam obraz Boga? Ponieważ szatan kłamie na temat Boga. Chce, abyśmy Boga, obraz Boga w naszym sercu mieli taki, że oto Bóg jest mściwy, prawda? Jest kimś, kto działa przeciwko nam, że no właśnie, jest obojętny wobec naszych cierpień i chorób. Mówiąc krótko, szatan zarysowuje obraz Boga jako kogoś, kim Bóg tak naprawdę nie jest. Bóg jest zawsze dobry, szatan jest zawsze zły i oni tymi rolami się nigdy nie zamieniają. To jest świetne porównanie. Nie sam je wymyśliłem, ale wyczytałem w tej książce. Zostało mi 10 godzin życia. Bohater tej książki zapisuje, cytując Ewangelię według świętego Marka: miejcie wiarę w Boga. To jest punkt wyjścia, krok pierwszy ku uzdrowieniu. Jeżeli nie masz wiary w Boga, nie w samego siebie. Dzisiaj dużo mówi się o wierze w samego siebie, prawda, o motywacji, która często po prostu jest no demotywacją, bo jest takimi pustymi przelotami, które niczego, w takim znaczeniu, że możemy się wewnętrznie motywować, ale nie przejść do tej przestrzeni działania. W związku z tym bohater tej książki zapisuje: to, czy przyjmujesz dary Boga, w dużym stopniu zależy od tego, jakie masz o nim wyobrażenie. Szatan od samego początku starał się rzucić cień na charakter Boga, czyli na to, kim Bóg jest. Ten nasz wróg dąży do tego, by zniekształcić i wypaczyć wyobrażenie Boga w umysłach jego stworzenia. Jest kłamcą, jak mówi święty Jan w Ewangelii 8:44. Wie szatan, że jeśli uda mu się przekonać cię, byś uwierzył w kłamstwo na temat Boga, to nie będziesz pokładał w nim ufności i przychodził do niego z wiarą i pewnością. Zobaczcie, jesteśmy tuż przed uroczystością Miłosierdzia Bożego. Święta Faustyna w swoim dzienniczku pisze wciąż o Bożym Miłosierdziu, które, jeśli chcemy przyjąć, musimy otworzyć się na nie przez zaufanie Bogu. A przecież nie zaufamy Bogu, jeżeli widzimy w nim kogoś mściwego, kogoś obojętnego. Dlatego szatanowi chodzi o to, abyśmy mieli nieprawdziwy obraz Boga, bo wtedy Mu nie zaufamy. Jeśli Bogu nie zaufamy, też nie zostaniemy uzdrowieni. No, opisuję takie sytuacje, z którymi się stykał gdzieś, prawda, wśród różnych ewangelizatorów, którzy tworzyli obraz Boga jako kogoś karzącego, jakiegoś karzącego bóstwa, gotowego, by wysłać wszystkich do piekła. Choć istnieje niebo, które powinniśmy chcieć zyskać, oraz piekło, mówi autor, którego należy się wystrzegać, to Bóg przecież nie stworzył piekła dla człowieka. Piekło zostało stworzone dla szatana i jego upadłych aniołów. I oczywiście do piekła również idą ci, którzy no całe życie świadomie i dobrowolnie odrzucali Boga. W związku z tym, jeżeli Bóg, prawdziwy obraz Boga jest taki, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością, a miłość nigdy nie ustaje, o tym napisał święty Paweł w liście do Koryntian, to znaczy, że Bóg nigdy nie przestanie zabiegać, że tak powiem, o nasze zdrowie, o zdrowie naszego ciała, ale też i przede wszystkim duszy, serca, no i rozumu. I autor książki Zostało mi 10 godzin życia opisuje:
kilka lat temu na nabożeństwo uzdrowienia przyszedł mężczyzna chory na AIDS. Zgromadzeni pomodlili się w jego intencji. Parę tygodni później podczas badań lekarze stwierdzili, że w organizmie tego człowieka nie ma już żadnych śladów wirusa. Wrócił on do kościoła i opowiedział o swoim uzdrowieniu. Kiedy skończył, zapytał: dlaczego Bóg mnie uzdrowił? Czy on nie wie, że jestem bardzo złym człowiekiem? Mówił ten uzdrowiony. I wtedy duchowny odpowiedział: Bóg uzdrowił cię nie dlatego, że jesteś złym człowiekiem, ale dlatego, że on jest dobry, że jest dobrym Bogiem. Tu jest właśnie wciąż ten problem z hierarchią. Stawiamy siebie w centrum i mówimy, że my jesteśmy źli i rzeczywiście jesteśmy skłonni do grzechu faktycznie. A w związku z tym, że jesteśmy skłonni do grzechu, no to znaczy, że no Pan Bóg się nie będzie zajmował ludźmi złymi i nie będzie chciał dla nich dobrych rzeczy, no bo no zło z dobrem nie ma jak pogodzić. Nie, musimy w centrum postawić Pana Boga, który jest dobry i który działa, dlatego że On jest dobry. On nas uzdrawia ze względu na, że tak powiem, własną naturę, którą jest miłość, a nie ze względu na nasz grzech. To dobroć Boża przywodzi ludzi do nawrócenia, porównaj list do Rzymian 2:4. Jakże wielu z nas może zaświadczyć o Jego dobroci. Jednym ze sposobów, by Twoja wiara nie uległa wypaczeniu i żebyś niezależnie od okoliczności nie przestał myśleć, działać na podobieństwo Chrystusa, jest to, abyś pamiętał o trzech zasadniczych prawdach, o których już Wam dzisiaj wspomniałem. Pierwsza prawda. Bóg jest dobry. Zawsze jest miłością, dla każdego jest miłością. Szatan jest zły i zawsze chce dla nas czegoś złego. I oni nigdy nie zamieniają się rolami. Pewnego razu nauczałem na targowisku w Nairobi i opowiadałem ludziom o dobroci Pana Boga. Podeszła do mnie kobieta i powiedziała: jestem miejscową szamanką i od 18 lat służę szatanowi. Szatan to tyran, dotknął mnie 8 chorobami i nie chce mnie z nich uzdrowić. Jeśli prawdą jest to, co mówisz, że Bóg jest dobry, to wolę Jemu służyć. Powiedziałeś, że Jezus jest uzdrowicielem. Jeśli Jezus mnie uzdrowi, chętnie wyrzeknę się szatana i przyjmę Chrystusa. Kiedy wyciągnąłem dłoń, aby się za nią pomodlić, uderzyła ją moc Boga i natychmiast została uzdrowiona. Kobieta obejrzała swoje ciało i uświadomiła sobie, że została uzdrowiona nie z jednej, ale ze wszystkich 8 chorób, którymi szatan ją nękał. Weszła na platformę, wyrzekła się szatana i poprosiła wszystkich obecnych na targowisku, aby jej wybaczyli. Zwracając się do tłumu, powiedziała: Bóg jest dobrym Bogiem, musicie służyć Jezusowi. Dziś tak wiele osób tkwi w duchowej rutynie, bo w którymś momencie swojego życia obwinili Boga za coś, co zrobił im diabeł. To, że chorujemy, nie jest wolą Boga. Wolą Boga nie jest to, abyśmy chorowali. Wolą Boga jest to, abyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Choroba jest konsekwencją działania szatana, to znaczy no też tego, że działamy po swojemu, żyjemy po swojemu i nie wybieramy dobra, ale zło. A zło ma zawsze złe konsekwencje, tak jak dobro zawsze ma dobre konsekwencje. Ci, którzy w pewnym momencie za wszystkie cierpienia obwinili Boga, od tamtej chwili czują się zranieni i źli na Boga, a na dodatek stali się zgorzkniali. Być może ty jesteś zgorzkniały, bo doświadczasz cierpienia, choroby, samotności i no i rzeczywiście masz na końcu języka już taki wyrzut wobec Pana Boga, że widzisz, Boże, coś, jakie cierpienie mnie dotyka, a nic z tym nie robisz. Musisz wiedzieć, że choroba pochodzi od szatana, a uzdrowienie od Boga. Bóg chce, żebyśmy zostali uzdrowieni. Wielu ludzi nie kwestionuje tego, że Bóg może uzdrawiać, to jest ciekawe, ale kwestionują to, czy On chce to uczynić. Wiedzą, że Bóg może zrobić wszystko. Ich pytanie brzmi: czy On zrobi to dla mnie? To znaczy, mamy świadomość tego, że Bóg uzdrawia, że Jezus uzdrawiał, że Jezus jest uzdrowicielem.
Tylko ja mówię o sobie, że naprawdę nie mieści mi się w głowie, no właśnie może chodzi o to, że ta moja wiara nie przeszła jeszcze z poziomu rozumu do poziomu serca, że Bóg chce mnie uzdrowić. Wątpimy nie w to, że Bóg może czynić cuda, tylko w to, czy Bóg chce dla mnie cud uczynić. Bardzo ważny fragment z Ewangelii według świętego Mateusza 7:11. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Myślę, że nie trudno sobie wyobrazić, że ci z was, którzy mają dzieci, no nie są w stanie tym dzieciom dać coś złego, że dla nich zrobią wszystko, co najlepsze. Skoro my dla naszych dzieci jesteśmy w stanie zrobić wszystko to, co dobre, nawet kosztem własnym, to o ileż bardziej Bóg chce dobra dla nas wszystkich, dla swoich dzieci. Ktoś kiedyś powiedział, wiara zaczyna się tam, gdzie jest poznana wola Boża. Każdy cierpiący musi być przekonany przez Boże Słowo, że jego czy jego uzdrowienie jest Bożą wolą. O tym mówi święta Faustyna w dzienniczku. W tym numerze 1732, o którym wczoraj wspominaliśmy, gdzie jest mowa o tym, że Polska będzie narodem wybranym, jeśli będzie pełniła wolę Bożą. No właśnie, wolę Jezusa. Wolą Jezusa jest czynienie miłosierdzia. Kiedy czynimy miłosierdzie, otwieramy się na Boże miłosierdzie. Kiedy czynimy dobro, otwieramy się na dobro. Ale nie jest warunkiem naszego uzdrowienia to, że mamy być dobrzy. Bo to tak jakbyśmy wsiedli do samochodu, to czy samochód pojedzie uzależniali od tego, czy jesteśmy w samochodzie, czy nie. Możemy siedzieć w najpiękniejszym samochodzie, ale jeżeli nie jest zatankowany paliwem, to on nie ruszy, chociaż pięknie mógłby wyglądać. To nie my, jako ludzie dobrzy czy źli, zasłużyliśmy na Boże miłosierdzie, czy też Bożą dobroć, Boże uzdrowienie. Ale każdy z nas zasłużył na Bożą obecność i Boże uzdrowienie, tylko musimy się nauczyć przyjmować Boże obietnice, które się spełniają w naszym życiu, czego dowody mamy w Ewangeliach. Teraz ciekawa historia, którą przytacza autor. Historia cioci Suzy. Często słyszę pytanie w rodzaju, dlaczego ciocia Suzy nie została uzdrowiona? Była cudowną, świętą osobą, która kochała Pana Boga, była filarem naszego kościoła, naszej rodziny, a nie została uzdrowiona. Po pierwsze, Bóg nie obdarowuje nas w oparciu o naszą pracę. Jeśli choć trochę znasz Biblię, to musisz wiedzieć, że na zbawienie nie możesz sobie zapracować. Bo to Jezus umarł za nas, a nie my. My nic nie zrobiliśmy dla naszego zbawienia. Jezus wziął krzyż. On dał się zabić na krzyżu, ukrzyżować. On pokonał śmierć, on zmartwychwstał. To dar darmo dany, który udzielany jest nam poprzez naszą wiarę, że Jezus zapłacił najwyższą cenę za nasze grzechy. Dlatego zrobimy sobie oddzielny materiał dotyczący tego, w jaki sposób przyjmować uzdrowienie, które jest obecne w najświętszej krwi Chrystusa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, zapisał święty Paweł w liście do Efezjan 2:8, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie możemy być wystarczająco dobrzy, by zasłużyć na zbawienie. Dlaczego więc próbujemy zapracować sobie na uzdrowienie? Nie ma takich dobrych uczynków, którymi moglibyśmy zarobić na uzdrowienie nas samych lub kogoś innego. Jezus nabył je poprzez swoje rany i ten darmowy dar można otrzymać tylko poprzez głęboką wiarę. I gdyby tej wiary w nas nie było, albo inaczej, kiedy w nas tej wiary nie ma, no to też nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożego uzdrowienia. To tak jakbyśmy mieli łódkę, no i prawda, byśmy narzekali na Pana Boga, że no nie widzimy pięknych horyzontów, które się rozciągają, kiedy jesteśmy na środku jeziora czy też oceanu, tylko wciąż, prawda, ta łódka gdzieś przy brzegu, przybita, przywiązana, unosi się lekko na tych falach przybrzeżnych. Dopóki nie wypłyniemy, to co mówił święty Jan Paweł II, duk in altum, wypłyń na głębie, dopóki nie wypłyniemy, czyli nie otworzymy się na Boże działanie, no to nie doświadczymy Bożego działania. Otwórz się na Boże działanie. Duk in altum, wypłyń na głębie. Głębia oznacza też pewną rzeczywistość, pewną przestrzeń dla nas niedostępną, nieznaną, być może jakąś tajemniczą, której się boimy. No mówiąc krótko, Bóg mówi, pójdź za mną w nieznane.
Zobaczcie, jaką wiarę miał święty Jan. Lubię do świętego Jana wracać, do tej sceny, kiedy Jezus idzie drogą krzyżową, niesie krzyż, Maria idzie gdzieś w ukryciu, właśnie jako ukryta Miriam, ukrytej Miriam, kiedyś poświęciłem książkę, tajemnica ukrytej Miriam. Maria idzie za Jezusem jako ukryta Miriam, idzie w tłumie tych, którzy domagają się śmierci krzyżowej jej syna. Wielu z nich widziało cuda Jezusa. Natomiast pod wpływem tłumu, nie wiem, psychologia tłumu być może zadziałała, domagają się śmierci Jezusa z Nazaretu, mistrza z Nazaretu, no Zbawiciela, którego mocy wielu z nich doświadczyło. Święty Jan idzie za Marią. Chociaż inni uczniowie uciekli, zaparli się Jezusa. On idzie za Marią w nieznane, zobaczcie. Znaczy, on wie dokładnie, czym to się skończy. Jezus został aresztowany, niesie krzyż w jednym kierunku, na górę Kalwarię, żeby zostać ukrzyżowanym. Ja na miejscu świętego Jana, powiem wam szczerze, kiedy się teraz nad tym zastanawiam, to bałbym się, że kiedy pójdę za Jezusem, który idzie no, ku górze, aby zostać ukrzyżowanym, to może ktoś mnie rozpozna i ja z nim zostanę ukrzyżowany. Ja chyba bym uciekł, wiecie co, przyznam się wam teraz. Ale naprawdę bym się bał, że razem z Jezusem zostanę ukrzyżowany. Zobaczcie, niesamowita wiara świętego Jana, który spoczywał w czasie ostatniej wieczerzy na piersi Jezusa. To znaczy wsłuchiwał się w najświętsze serce Jezusa. Ktoś powie, a tak, to tylko jest przedstawione, prawda, ostatnia wieczerza, że święty Jan spoczywa na piersi Jezusa. Nie, święty Jan mówi o tym, że po pierwsze nazywa sam siebie umiłowanym uczniem Jezusa. Wszyscy jesteśmy umiłowanymi uczniami Jezusa, bo za wszystkich nas umarł Chrystus jako miłość i z miłości. I wsłuchując się w bicie najświętszego serca Jezusa, jesteśmy w stanie pójść w nieznane, chociaż tego no właśnie nie rozumiemy. W tym pomaga nam Maryja. Za chwilę maj. Piękny maj, wiosenny maj, zielony maj, kwitnący maj. Maj poświęcony Maryi. Tej, która uczy nas wiary, szczególnie teraz w trudnych czasach, chociaż przecież w starożytności, kiedy były prześladowania, potężne prześladowania za czasów Dioklecjana czy też Nerona, za komuny w czasie wojny, szczególnie drugiej, kiedy byli prześladowani katolicy, ginęli w czasie rewolucji francuskiej. Były gorsze czasy niż teraz. Mamy też swoje teraz mroczne, trudne czasy. Idźmy i chyba musimy, może inaczej, musimy pójść w nieznane. Jeżeli chcemy doświadczyć Bożej obecności, a jeżeli brakuje nam odwagi, żeby pójść za Jezusem, to pójdźmy za Maryją, która będzie szła przed nami. Ta niewiasta, która depcze głowę węża, idzie przed nami. To jest niesamowite. Niesamowita, potężna, ale jednocześnie bardzo delikatna Maryja. Dziewczyna z Nazaretu, no bo była kilkunastoletnią dziewczyną, kiedy anioł ogłosił jej, że stanie się Matką Syna Bożego. A to wszystko, to znaczy to, wiara, nadzieja i miłość wzrastają w nas dzięki Słowu Bożemu, które medytujemy tak jak Maryja w sercu i sercem. Stąd polecam wam, no Biblię, Pismo Święte, Słowo Boże, czy tak jak mówią ojcowie Kościoła, Słowo Boga, które dzisiaj na przykład ma formę komiksu. Niesamowite. Formę komiksu, który ten komiks, już wiem, bo mam taką informację zwrotną od was, no przynosi potężne owoce, bo rzeczywiście młodzież, ale też ludzie dorośli sięgają po ten potężny komiks, czy też może inaczej Biblię w komiksie pięknie wydaną. Taki mam, skoro mamy taką technologię zaawansowaną, że planujemy lot na Marsa, no to przecież Biblia w komiksie pięknie wydana również służy czemuś dobremu. Słowo Boże zawsze ma moc uzdrawiającą, a uzdrowienie jest zawsze dane nam, abyśmy świadczyli wobec innych o tym, że Bóg jest dobry, szatan jest zły i Bóg i szatan nigdy się rolami nie zamieniają. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże!